No cóż, mecz pokazał, że mamy problemy ze zdobywaniem bramek i dzisiaj to znalazło potwierdzenie na boisku. I myślę, że Piast pokazał, że jest na fali, jest w dobrej dyspozycji i gdzieś tam też może nie kwestia szczęścia, ale są skuteczni, zdobyli parę punktów i widać tą pewność w grze. My z kolei no, nie wyszliśmy z tego regresu i ciągle mamy problem z wyjazdami i ze zdobywaniem bramek. I dzisiaj to było widać. No, były momenty dobrej gry, no ale to za mało. Jak na zespół, który walczy o życie, który walczy o utrzymanie. Na ile zabrakło tutaj determinacji, a na ile po prostu drużyna nie była w stanie, no trudno mi w tej chwili jednoznacznie to ocenić. Przygotowujemy się do następnego sezonu i tutaj jestem pełen wiary i ochoty do pracy, bo na pewno dzisiaj przeżywamy ciężkie chwile, ale jest plan na to, żeby odbudować drużynę i wrócić na swoje miejsce, tak żeby drużyna godnie i prezentowała się na miarę oczekiwań kibiców i tutaj zarządu. Także z jednej strony no smutek, a z drugiej już jest wyjaśniona sprawa i no szykujemy się do odbudowy i można powiedzieć, że chyba najszybciej już będziemy tą drużynę budować na nowo i przygotowywać się do kolejnego sezonu. No, na pewno tutaj na gorąco nie będę składał deklaracji, ale no, trzeba sobie jasno zdać sprawę, że trzeba dokonać dobrej selekcji. Cały czas wizja jest taka, żeby jak gdyby ten pomost między akademią, między wdrażać młodych zawodników do grania, wdrażać też więcej zawodników z Polski. No i skompletować drużynę. To nie jest tak, że tylko będzie, bo wiadomo, że no, tylko będą chłopcy z akademii, bo wiadomo, że na to trzeba poczekać, na to trzeba zapracować i no będziemy pracować w jasno określonych celach do tego, żeby drużyna funkcjonowała jak najlepiej i żebyśmy jak gdyby wspólne cele, które są założone, żeby to wyglądało zdecydowanie lepiej i ten projekt jest taki też długofalowy, ale myślę, że konsekwentnie trzeba to realizować. Bartosz Rzymaniak, obrońca KGHM Zagłębia Lubin. Bartek, stało się to, co wydawałoby się tak naprawdę niemożliwe od początku sezonu. Zagłębie spadło do pierwszej ligi. Ta myśl chyba jeszcze tak do końca nie do mnie dotarła, bo to jest po prostu cios taki, że ktoś słabym charakterem, nie wiem, ze słabymi nerwami może naprawdę się załamać, bo kto nie gra w piłkę, nigdy tego uczucia nigdy nie będzie rozumiał, bo to jest naprawdę, no nie wiem, no coś strasznego. To jest jak, nie wiem, utrata kogoś bliskiego, bo człowiek jest związany z tym klubem. Na moim przykładzie, jestem 6 lat w tym klubie. Bywało różnie, bywało dobrze, bywało źle i to najbardziej boli, że jestem tutaj w środku od tylu lat i wiem, że klub z takimi możliwościami nie może opuścić ekstraklasy. No, tak się stało i tą winę bierzemy na siebie. A właśnie dla większości chłopaków tak naprawdę to jest taka pierwsza chwila w życiu, taka sytuacja, że spadają z tej najwyższej klasy rozgrywkowej i w szatni nic nie było słychać, była kompletna cisza. Tak, skończyłem, sędzia zagwizdał po raz ostatni i nie ukrywam, że polały się łzy i mimo, że każdy jest twardym facetem, no to takie wydarzenie jakoś, nie wiem, no wszystko pęka nagle w środku i na moim przykładzie tak było.